iść po wodę jakąś. Ale, ale, ale uciekła nam gwiazda. Przeprowadź teraz. Proszę panów, no proszę już przestać. Niech się pani nie krępuje. Do kamery proszę mówić. No i teraz dyskutujcie na temat przesadzania roślin. Wieprzeć, a tu... Jeju, a to nie są, to nie będzie program wyborczy. To, to nie musisz tego cytować tak często. W związku z tym, że reklamuję firmę, spodziewam się od właściciela... Ja to nagrywam dlatego, żeby Unia Europejska wiedziała, w jakie koszty pójdzie, skoro my musimy tu dawać ziemię importowaną. Szukamy sponsora na poniedziałek właśnie w związku... Aha, kochana Unia Europejska, szukamy sponsora na poniedziałek w związku z pożegnalnym balem maturalnym. Reklamuję właśnie nazwę. Reklamujemy. O, może sponsorem będzie producent tej ziemi. No tak, ustawiłem ją trochę. O to właśnie mi chodzi. A może bym mi powiedział, że jesteś taki elokwentny. Czy ta ziemia jest kwaśna, czy zasadowa? Zaraz sprawdzę. Zasadzę ci zaraz. Sprawdź. Aha, to teraz woda. Panie Dariuszu, gdzie jest woda? Przepraszam. Obowiązki wzywają. Przepraszam bardzo, widzicie, widzisz kochana Uniu, dookoła powódź, wy ratujecie, a tu nie mamy wody, po prostu posusza, no coś podobnego. Wisła już jest bardzo niska. A Wisła opadła za nisko. Aha. No i jedni się cieszą, że Wisła opadła, a drudzy się martwią, że tu nie dotarły wody po wodzie. Ja tam nie pójdę na saluny. No, a ja sobie Wisienko życzę, żebyś rosła ślicznie, wysoko. Jesteś, była urodzajna. Jesteś w dobrych rękach i żebyś była urodzajna, a my spróbujemy... Mów dorośnie. Nasion. No przecież rozmawialiśmy, że dorośnie się mówi, to one wtedy są takie bardziej dla nas przyjazne. No. No i pan na razie, tak? Kolega się stresuje, jak... No tego mi wszystkie uchwały. Jest kamerowany właśnie. Nie udzielał w życiu wywiadu. Proszę państwa, żadnej pracy nie należy się wstydzić. Następny wywiad będzie z kartki. Zapiszemy sobie. Będziesz czytał. Tak jest.